Na samym początku, jeszcze przed samym materiałem, zachęcam Państwa do wejścia na stronę finansowedukacja.com w zakładkę Forum Discord. Jest to nasza najnowsza praca. Tak naprawdę, jedyna praca, którą obecnie mamy, która jest stare, stale aktualizowana. I tam poruszamy wszelkie tematy związane z rynkiem kapitałowym od omówienia poszczególnych sektorów, jak do tego podchodzić, które sektory są ważniejsze, które mniej, w jakiej fazie chodźcy. Po budowę portfela, przykładowe portfele inwestycyjne od rynku chińskiego rynków rozwijających się po rynek europejski, czy a, też globalny rynek akcji, oczywiście uwzględniając Stany Zjednoczone, strategie ETF, najlepsi zagraniczni brokerzy i aplikacje fintech oraz banki zagraniczne, no i mój ulubiony temat, czyli rozwinięcie tematu cykli rynkowych i cykli politycznych, jak do tego podchodzi, jak to wykorzystywać z na poszczególne państwa rynki, jak to wykorzystać z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Dlatego zachęcam Państwa do wejścia na stronę finansowa edukacja. W każdym tygodniu jest co najmniej jeden materiał, większy na Discordzie, więc jest to idealna okazja, żeby mogli Państwo zdobyć dodatkowe informacje, które mogą dać przewagę. Większość z nich daje przewagę. W inwestowaniu i myślę, że każdy inwestor, niezależnie od poziomu doświadczenia, będzie tą pracą zainteresowany. Dlatego zapraszam finansowaedukacja.com zakładka forum Discord. Witam serdecznie w kolejnym materiale. Wszystkie nowe osoby zachęcam do wejścia na stronę. a Przede wszystkim standardowo na forum discord finansowaedukacja.com. Tu jest więcej materiałów też w formie wideo, więc zachęcam wszystkich do sprawdzenia poprzednich materiałów jak live przed, przede wszystkim. Tam jest najwięcej informacji. Natomiast później, jeżeli ktoś jest zainteresowany większą ilością tego typu materiałów, to, to do wejścia na stronę finansowaedukacja.com, zakładka Discord. Dzisiejszy temat, który omówimy, to jest temat pod tytułem: kiedy wspaniały biznes przestaje być wspaniały? To jest temat złożony, będziemy go dokładnie jeszcze mać na Discordzie, na live'ach, bo to jest trudny temat. Omówię go dzisiaj w największym skrócie. Biznesy są lepsze i gorsze. Natomiast ja uważam, że jest pewna grupa rzadkich firm, które ja określam mianem wspaniałych. To są firmy, które mogą ponad przeciętnie rosnąć przez bardzo długi czas, ale czasami, ze względu na różne zmiany technologiczne, zmiany legislacyjne i jeszcze inne, mogą Przestać być wspaniałymi biznesami. Dlatego inwestycja taka naprawdę bardzo długoterminowa pod tytułem kupi i zapomnij jest bardzo trudna. I cykle są bezpieczniejsze pod tym względem, to o czym ja mówię, ponieważ usuwają pewne okoliczności, które mogłyby spowodować większe problemy. I tam przykład. Mamy firmę Canon. Wszyscy ją znają, niektórzy lubią, niektórzy nie. Natomiast to jest przykład biznesu, który kiedyś był wspaniały, a dzisiaj jest to przeciętna, cykliczna firma. Więc opowiemy sobie, odpowiemy na pytanie, dlaczego tak jest. Jeżeli zwrócimy uwagę na historię tej firmy, i to są pewne symptomy, które my za każdym razem musimy śledzić. Na początku, jak wygląda udział firmy w rynku na przestrzeni lat? To jest pierwsze pytanie, które. Jest kluczowe dla oligopolii i dla wspaniałych biznesów, bo większość wspaniałych biznesów to oligopole. Nie wszystkie, ale identyfikacja wspaniałego biznesu poprzez udział w rynku jest w najprostszym, najprostszym modelem. Jeżeli zwrócimy uwagę na przykład na udział Kanona w rynku, zaraz to Państwu pokażę, to przepraszam za ten chaos. Pierwszy wykres. Udział w rynku w sprzedaży e, różnych rzeczy związanych z segmentem kamer, aparatu. Teraz pokażę jeszcze inne dane. Jeżeli jest biznes, który był liderem przez wiele lat, ale pojawiła się konkurencja na różnych płaszczyznach, pojawiła się nowa technologia, m.in. smartfony, które posiadały coraz lepsze aparaty. I przeciętny konsument, z wyjątkiem tam konsumenta profesjonalnego, nie potrzebował i nie musiał już korzystać z drogich aparatów, plus pojawiła się konkurencja, która działała coraz lepiej. Pierwszy to jest czynnik, który powoduje ogromne problemy firmy. Przede wszystkim, jeżeli udział przychodów danej firmy w jakimś segmencie biznesowym jest istotny. Czyli jeżeli my sprawdzimy na przykład udział, ale również sprzedaż historyczną spadającą, jest to potencjalnie pierwszy sygnał, który nam powinien zapalić czerwoną lampkę, że być może coś jest nie tak, że coś jest nie tak w tym wszystkim, w tym całym biznesie. Jeżeli zwrócimy uwagę na kolejny czynnik marża brutto, Również przez, firma może mieć stałe, stale niezłe marże brutto, to są marże brutto Canona, ale jeżeli konkurencja, to jest oczywiście szeroki segment hardware, ale jak zwrócimy uwagę na konkurencję w segmencie aparatów i konkurencję przede wszystkim po stronie producentów smartfonów i ich możliwości adaptacji, brak rosnącej marży przy rosnącej konkurencji i spadającym udziale w rynku, to to jest idealny, kolejny czynnik sprzyjający utracie Bycia przegranym w ramach rewolucji technologicznej. Biznesy umierają w systemie kapitalistycznym a głównie z jednego powodu, nie tylko, no bo nie ma idealnego kapitalizmu. Nie ma czegoś takiego jak kapitalizm w takim rozumieniu zero który jest prosty do opisania nie ma w 100% kapitalistycznego systemu. Natomiast firmy zazwyczaj umierają z z procesu, o którym już wielokrotnie mówiłem, który fachowo nazywa się twórczą destrukcją, która jest elementem podstaw kapitalizmu. Czyli jakiś biznes, który przez wiele lat działał, jeżeli spotka konkurencję, nawet nie bezpośrednią, ale pośrednią, mechanizm twórczej destrukcji polega na tym, że najpierw powstaje coś, jest coś twórcze. Postaci konkurencji i ta nowa twórczość wpływa destrukcyjnie na to, co znamy dzisiaj. To jest mechanizm twórczej destrukcji. Więc jeżeli rozumiemy biznes, który posiadamy, i raz na jakiś czas, bo to nie są procesy z roku na rok, z na przestrzeni nawet dwóch lat, ale obserwujemy, czy konkurencja jest istotna, czy nie, czy to są duże firmy, czy nie, czy ich produkt jest dobry, czy nie. Jak wygląda proces, jak konkurencja wpływa na marżę naszego biznesu? Czy możemy skupić, wykupić konkurencję na przykład? Canon działał też w segmencie litografii. mogę teraz tego przesunąć, żeby Państwu pokazać. Tutaj również technologia, zacofanie technologiczne i działanie w starej technologii w porównaniu do tego, czym dzisiaj jest litografia. Nie ma jakiegokolwiek porównania, to są stare dane z e, gazety The Economist. Więc spadek, z, brak bycia wyspecjalizowanym w jakimś segmencie. Spadek tego udziału przy rosnących marży, marży konkurencji. Nowe technologie, które mogą zagrozić temu segmentowi. czy To może być na przykład e, sprzedaż smartfonów, jeżeli zauważamy, że smartfony mogą być potencjalną konkurencją. Sprzedaż po bardzo długiej hossie, i to też jest ciekawe, zazwyczaj euforii i bańki technologiczne, w ramach młodej hossy mechanizmy twórczej destrukcji w tej drugiej fazie młodej hossy są silniejsze niż w trakcie euforii. Dlaczego? Bo firmy w trakcie euforii rynek dochodzi do... Świata, w którym wycena wszystkich powszechnie znanych informacji nie działa prawidłowo. Dochodzi do nadbudowania pozytywnej niespodzianki i to nadbudowanie pozytywnej niespodzianki tworzy nam błędną alokację kapitału, niezależnie od jakości produktu. Wyceniając jakieś biznesy lepiej niż inne w oderwaniu od rzeczywistości. Dla zakresu od 3 do 30 miesięcy w skali przyszłości. Co po czasie tworzy negatywną niespodziankę i ten zakumulowany kapitał, który powstał w tych okolicznościach, traci na wartość. Natomiast kluczowe w ramach tworzenia się bańki spekulacyjnej jest mechanizm, który powstaje po jej pęknięciu. Po pęknięciu, oczywiście, dochodzi do pewnego rodzaju sparzenia, kapitał stara się odrobić jakąś straty. W różny sposób, wycofując się, szukając jakiejś bezpiecznej alternatywy, kupując aktywa, które zachowały się najlepiej w trakcie bez, shortując, wychodząc z rynku, inwestując w nieruchomości, no są różne opcje. W zależności od strategii, od fundamentów i innych czynników. Natomiast więc w pierwszym modelu młodej fazy HOSY, my obserwujemy odbicie biznesów, które zostały najgorzej oceniane w trakcie BES. Natomiast na drugim etapie HOSY obserwujemy, Poszukiwanie wartości. Kiedy ten kapitał odrobił stratę, ten mechanizm poszukiwania wartości polega przede wszystkim na szukaniu czegoś, co po zdewastowanym rynku, na tym nazwijmy to. E... Wracamy do nagrania. Musiałem przerwać, bo dostałem telefon. Natomiast wracając do głównej myśli, jeżeli chodzi o Kanona, wiele czynników się złożyło i niestety z wieloma biznesami. My musimy podjąć analizę na poziomie tego, jak bardzo łatwa jest, jak bardzo jest duża możliwość pojawiania się konkurencji. Czyli na przykład są biznesy, które są bardziej lub nie kapitału chłonne. No i dam taki przykład. Jeżeli ktoś by dzisiaj chciał kupić jakąś firmę, pomyślałby w segmencie przemysłu, no to taki biznes jak Union Pacific, no udział w rynku jego i. Koszt wejścia i regulacyjny, i to wszystko jest nie, nie, niemożliwy do przeskoczenia. Czyli, ktoś dzisiaj posiada Union Pacific, to prawdopodobnie za 50 lat będzie też go posiadał. Jeśli to jest niedowycenne i niemożliwe do przewidzenia. Natomiast w segmencie technologii różnego rodzaju konkurencja się może pojawić. Tym bardziej, że to jest kluczowy czynnik: sprzedaż technologii, która może zagrozić naszemu biznesowi. Od czasu wielkiego kryzysu finansowego do 15 roku. Więc to jest kolejny czynnik. Może być tak, że biznes sobie radzi nieźle, ale konkurencja z zupełnie innego segmentu będzie jej lepsza. Natomiast w przypadku Canona było wiele czynników. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie po prostu inni gracze byli w stanie radzić sobie lepiej. Czy ten segment inni. Sony również rodziło sobie lepiej to jest walka o każdego klienta walka oczywiście cen o każdą cenę też udział w segmencie tutaj przychodów Państwo to są dane z 2022 drugiego roku są nowsze ale te nowsze są zbliżone zobaczcie państwo jedną rzecz w segmencie na przykład drukarek i w ogóle w segmencie drukarskim to jest ciężki biznes to jest ogromna konkurencja z Chin Ogromna konkurencja w samej Japonii, jest konkurencja w Stanach, jest konkurencja nawet w Europie. Więc biznes wspaniały nie może mieć wspaniałej konkurencji. Wspaniały biznes musi mieć w ogóle albo nie mieć konkurencji, albo mieć kiepską konkurencję. To Znacznie mniejszą, którą może przejąć, którą może zniszczyć. Natomiast jeżeli wspaniały biznes ma wspaniałą konkurencję, to ta konkurencja nie jest wspaniała, a ten biznes nie jest wspaniały. Niestety. Przede wszystkim, jeżeli jest takie istotne zderzenie, jest walka o dany rynek, no bo jeżeli mamy Amazona, który jest wspaniałym biznesem, bez wątpliwości, a z drugiej strony Mercado Libre, który też jest wspaniałym biznesem, no to te rynki nie konkurują tak mocno między sobą. Dlatego, bo Amazon działa w skali globalnej, kontroluje wiele rynków, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone. Natomiast Mercado Libre, część Ameryki Południowej. Ale w Meksyku, w drugiej stronie Amazon jest liderem, więc w Ameryce, Środko w Ameryce Środkowej. A więc yy, te biznesy mogą być wspaniałe, bo nie ingerują w swoje rynki. Natomiast jak jeden wkroczy na drugiego, dojdzie do pewnej wojny, no i zobaczymy, kto wygra. Na razie oczywiście skala zadamu pozwala nawet w teorii przejąć Mercado Libre. Tylko nie, nie ma woli, bo to jest biznes, który świetnie rośnie i nie, ma najmniejszego, nie, nie, nie mają najmniejszego powodu, żeby się wyprzedać. Jakieś przewroty polityczne, negatywne ustawodawstwo to jest coś, co może im zaszkodzić potencjalnie. No i z tymi wszystkimi czynnikami, co się dzieje, spadają przychody. Wspaniałe biznesy mają tendencję do wzrostu przychodów. Na no przykład American Express. Który spełnia definicję wspaniałego biznesu. Długoterminowo spadające przychody w połączeniu z tymi negatywnymi czynnikami, z większą konkurencją, z Chin. W produktach, gdzie konsument nie zwraca tak bardzo uwagi na markę. Bo jeżeli ktoś kupuje drukarkę, nawet firma, to ważne, żeby tam działała, była jakaś gwarancja. A czy to będzie Canon, czy coś innego, jeżeli to jest podobnie zaawansowane, technologicznie, bo koszty wejścia w tym segmencie nie są wysokie, to nie ma żadnego znaczenia. Dodatkowo drukarki, nawet te w domowym użytku, no biznes tak naprawdę kręci się wokół nie samej drukarki, tylko tonerów, tuszy. To są największe pieniądze. No i problem jest taki, że są nieoryginalne, o, są nieoryginalne zastępcze pojemniki, które czasami działają, czasami nie. To zależy, czy drukarka jest zabezpieczona na wypadek software'owo i hardware'owo, że ona jest w stanie wszczytać e, tusz nieoryginalny, ale niektóre tusze nieoryginalne mają różnego rodzaju funkcje, które naśladują oryginały i e, no niestety ten segment tak działa, że drukarki takiego codziennego użytku, które można, które, które są w ogromnej części... E, gospodarstw domowych, takie najtańsze, byle jakie tam po 50, 60, 100 dolarów, one nie mają zbyt długiego przetrwania, wskaźnika przetrwania w czasie. Tam jest większy zysk i zarobek z właśnie tych tusz. W przypadku filmu jest trochę lepszy tort, lepszą, do, jest tu większa gra o jakość. Te drukarki muszą być dobre, nieawaryjne, szybkie, wydajne, efektywne, tanie w dużym druku. I więc jeżeli ktoś interesuje się segmentem dru, właśnie drukarek szeroko rozumiem, ja nie zachęcam, bo to jest ciężki biznes, moim zdaniem, to powinien właśnie szukać segmentu, gdzie uderza w biznes i gdzie w tym biznesie jest ceniony, na masową skalę wydruk. Faktur różnego rodzaju innych e, dokumentów. Więc to są czynniki w największym skrócie, które powodują, że wspaniały biznes przestaje być wspaniały. Główny poziom, to też kolejny czynnik. Jeżeli jest firma, która w czymś dominuje, na przykład sprzedaż kamer i ta sprzedaż nagle traci, zyskuje jakiś inny segment, a to był segment, który odpowiadał za 80% zysku i za główny wzrost przychodów, bo inne segmenty, jakieś tam medyczna, przemysłowa, miała raczej płaski wzrost przychodów, no to też jest kolejny czynnik wpływający na to, że wspaniały biznes przestaje być wspaniały. I dostaję wiele pytań, czy Apple będzie, czy przypadkiem Apple nie przestanie być wspaniałym biznesem? To jest dobre pytanie, natomiast w przeciągu najbliższych dwóch, trzech, pięciu lat, dziesięciu nawet, moim zdaniem nie. Dlaczego? Bo oni nieważne, nawet jakby stali w miejscu, to i robili tam raz na jakiś czas lepsze smartfony, generują takie ilości zysku, że są w stanie przetrwać z własną infrastrukturą. Natomiast ja nie jestem pewny, co będzie z Applem za 20 lat. Ale z drugiej strony jestem przekonany, że takie firmy jak Hermes czy Louis Vuitton za 20 lat porobędą będą sobie radziły nadal bardzo dobrze. Więc to zależy od biznesu, bo tam nie ma po prostu siły twórczej destrukcji. Ten segment nie jest twórczy. On wynika z historii, z czasu, z pewnej uznaniowości. I tylko bardzo duże globalne zmiany społeczne dotyczące konsumpcji są, byłyby w stanie to zmienić, w co wątpię. W skali globalnej społeczeństwa się bogacą, i pewne grupy społeczne chcą konsumować swoje, swój dorobek, w, kupując produkty luksusowe. I ta pula się zwiększa w ramach no, globalnego wzrostu bogactwa. Po różnej stronie. Wszyscy mówią o problemach chińskich i tak dalej, ale nikt nie mówi. E, to jest słuszne, oczywiście, zwracanie uwagi na problem chiński w kontekście produktów luksusowych, natomiast konsumpcja na przykład z Indii rośnie. Tam generuje się obecnie bogactwo. Coraz więcej obserwujemy tam przepływ sektora luksusowego. Hindusi, którzy wyjeżdżają do, którzy mają albo jakiś biznes, albo wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, albo do Wielkiej Brytanii, oni się starą, stają coraz bogaci, a tam e, wydatkowanie w segmencie luksusowym i nie tylko, coraz bardziej na przykład w segmencie torebek e, luksusowych rośnie bardzo. Więc ten rynek chiński zostanie przyjęty przez rynek hinduski. Najwyżej nic się strasznego nie stanie, tylko potrzeba czas. Więc Apple sobie na razie poradzi nieźle. Ma najlepsze na świecie infrastrukturę moim zdaniem, najlepsze systemy, jeżeli chodzi o wydajność. Poziom bezpieczeństwa również jest bardzo wysoki. Te systemy są proste, dają dobre rozwiązania, mają, mają własną markę procesorów, bo są, czyli są projektantem własnych procesorów i ciekawostka jest taka, że procesy dwunanometrowe, które są obecnie w trakcie już produkcji. Zostaną w pierwszych urządzeniach, które zostaną zastosowane, to będą urządzenia Apple, A prawdopodobnie iPhone 17 i procesory do MacBooków generacji M5. To jest taka, to jest istotna przewaga. Po istotne partnerstwo z największą odlewnią na świecie. No to jest coś nieprawdopodobnego. Ale to taki dodatkowy temat, więc to taki największy skrót, jeżeli chodzi o film. Więcej będziemy o tym mówić na live. Dziękuję za uwagę.